pytanie do pana burmistrza Sylki, a mianowicie brzmi ono następująco. Ustawa o finansach publicznych nakazuje wydawanie środków budżetowych w sposób uzasadniony gospodarczo i celowy. Jak to się w takim przypadku ma taka sytuacja, kiedy aktualizację projektu planu kardynała Wyszyńskiego, którą zlecono tej samej firmie, która wcześniej wykonała ten projekt, zaznaczam, kosztował ta poprawka, aktualizacja 40-50 tysięcy, panie burmistrzu, nie wiem dokładnie ile kwot, ale tak różni źródła donoszą, 40-50 tysięcy. Aktualizacja miała właśnie odnosić się do zmiany projektu, natomiast nic nie uczyniono.